Dzień dobry dziewczyny i chłopaki, po krótkiej przerwie wpadam do was z petardą, no, znaczy z serem, o smaku petardy. Słuchajcie, ja będąc dzieckiem jadałam u mnie w domu taki przysmak jak ser smażony z patelni. Tam się dodawało kminek, on był taki ciągnący, on był przepyszny i robiło go się z sera białego. Twarogu. Zbierało się twaróg i później się smażyło na patelni. Tam chyba się jajka dodawało. Nie pamiętam. Później tego nigdy nie robiłam, bo niestety sery się zmieniły i zamiast tak się zgliwić, to one pleśniały. Ale ja tutaj znalazłam wielkopolski przysmak. Tak. Frąckowiak. Ser smażony domowy. Smak i zapach jak z patelni. No zobaczymy. No zobaczymy. Czy to będzie taki właśnie smak mojego dzieciństwa i czy ten smak będzie dobry? Wygląda jak wygląda, ale to nieważne. Tutaj naprawdę liczy się smak. Fantastyczne śniadanie dzisiaj będę jadła. A do tego będę piła herbatę, słuchajcie, taką mieszankę ciepłej i zimnej wody. To jest dopiero pychota. Słuchajcie, no ja tak właśnie robię, jak chcę do śniadania mieć herbatę już taką wystudzoną, to nie dolewam wrzątku do końca, tylko potem dolewam wody na przykład niegazowanej i teraz spokojnie mogę dorzucić cytrynę i miód i one mi tutaj nie tracą przede wszystkim wartości odżywczych. A dzisiaj do herbaty mam taki miód z polskich pasiek. To jest miód spadziowy. Słuchajcie, ma przepiękny bursztynowy kolor, ale jaki ma smak. Ja wczoraj zjadłam chyba ze 3 łyżeczki, tak wiecie, bez wody, bo nie mogłam się powstrzymać, ale też rozrobiłam sobie właśnie w wodzie letniej i potem wypiłam na wieczór. No, naprawdę dobrze się poczułam, ale to wiecie co, no miód jest po prostu taki wzmacniający, więc każdy prawdziwy miód będzie na nas świetnie działał. Śniadanie śniadaniem, ale trzeba też coś zjeść na obiad, a ja dzisiaj na obiad serwuję zupkę pomidorową. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. Ma bardzo dużo jarzynek tutaj, ziela, liścia i tak, zaraz podbiję ją odrobinę śmietaną, ale nie dużo, nie będę przesadzała. No i ugotuję dzisiaj taki makaron. Jak nam braknie, to po prostu dogotuję innego, bo ja ostatnio gotuję tak, że wiecie, osobno do takiej zupy, bo potem jak nawalę, to mi, wiecie, sam makaron rośnie. Ale to taka zupa tylko na dzisiaj, więc myślę, że powinno wystarczyć. I tak, połowę słoiczka tego koncentratu, bo to zupa z koncentratu. No nie mam, nie posiadam świeżych pomidorów, a te kupne ziele puchy. I wiecie co? Ja taki koncentrat zawsze smażę na patelni. O, tutaj już patelnia do mycia. A jest żółta, bo ja daję tak łyżeczkę masła na to. Wykładam koncentrat i chwilkę tak przesmażam. Taki przesmażony naprawdę zmienia się w jeszcze lepszy i wtedy ta zupka jest przepyszna. Więc tak, wszystko gotowe, gotujemy makaron i można zajadać z miseczki. Nie, z tej strony się nie da. Dobra dziewczyny i chłopaki, ja ledwo się wtoczyłam normalnie na górę, zaczęłam z wami tutaj rozmowę, a że mam intruza w domu, więc Brunek zaczął ni stąd ni zowąd skakać do niego i w ostatniej chwili złapałam was tutaj za ten wichajster. Lecieliście tak do tyłu. No, ale nic, aż mi się po prostu dwa razy bardziej gorąco zrobiło, a zmachałam się, bo przeniosłam do domu takie wielkie pudło. Czy może ktoś powie, że ono wielkie nie jest, ale jest dosyć ciężkie, a szliśmy z Brunkiem z tym pudłem kawałek, więc ja się tak wiecie, tu omachałam, Brunek co chwilę gdzieś tam się zatrzymywał, ale doszliśmy, dotoczyliśmy się w tym pudle, z tego co ja wiem, od poczty miodowej, pocztamiodowa.pl, mam miody do przetestowania. Więc zaraz sobie otworzymy. No tak jak mówię, zaczęłam otwierać, ale niestety Brunek mi tutaj dokucza. A ten miód, który wam pokazywałam rano, to też jest właśnie z poczty miodowej. I razem z tym miodem dostałam jeszcze przepyszne kremy i mam w ogóle swoich dwóch faworytów. No po prostu, ja nie wiem, to jest niebo w gębie. To trzeba po prostu jeść, to trzeba skosztować, to musicie po prostu skosztować. Ale zacznę od takiego
kremu z orzechami laskowymi i kakao. On jest bez dodatku cukru, bez oleju palmowego, do smarowania na przykład pieczywa, chociaż myślę, że te kremy świetnie sprawdzą się do podjadania, to też, ale na przykład do przekładania ciast, bo są bardzo fajnie smarowalne. Więc orzechowe love. Tutaj mamy jeszcze taką miodelkę. Miodelka do smarowania z czekoladą, orzechami i miodem. Bardzo fajne połączenie. I taki krem, i to jest krem wegański. Krem z kakao i orzechami laskowymi i to jest produkt, który właściwie ma bardzo dobry skład. Też bez oleju, bez cukru. W tej paczce też się jeszcze zaplątał jeden miód i to jest miodowe love, miód z aronią, idealny do koktajli, doskonały do deserów, zamiennik słodyczy. I to jest miód nektarowy, wielokwiatowy, kremowany z liofilizowaną aronią. Taki słoiczek. I słuchajcie, zbliżamy się do trzech, to jest pierwsza trójka, to jest podium. Trzecie miejsce, uważam, no muszę podzielić, jest to krem mleczny z o smaku białej czekolady, bez cukru, bez dodatku oleju palmowego. Po prostu pyszny, mogę tyle powiedzieć. I teraz bardzo trudno było mi wybrać to pierwsze miejsce, ale jednak wybór padł na... No zaraz wam powiem na co. Drugie miejsce to kokosowe love, z racji tego, że ja uwielbiam kokosy i ten krem to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ja powiem wam tak, ja nie wiem, czy to można zostawić na kanapki, czy to po prostu trzeba schować sobie gdzieś pod poduszkę i zajadać, żeby nikt nie widział, żeby nikt nie chciał się częstować. Jest po prostu pyszny, ale uwaga, on ma wiórki kokosowe, więc jeżeli ktoś nie lubi kokosów albo wiórek, no to wiadomo, to nie jest dla wszystkich. I numer jeden, największe zaskoczenie i smakowe, dość słodki, tu muszę powiedzieć, ale no coś za coś, jest to krem herbatnikowy, niepowtarzalny smak, aromatyczny, chrupiący, karmelizowane herbatniki. Taki krem, tak on wygląda i słuchajcie, to jest po prostu, to jest szał. To jest normalnie szał. Pięknie pachnie, pięknie smakuje i te chrupiące herbatniki są po prostu genialne. To słuchajcie, otwieramy paczkę, bo jestem bardzo ciekawa, co mam w tej paczce. Tak jak powiedziałam, tutaj mają być miody. O, tutaj jeszcze mam miody i kremy. Taki brelok. To się przyda. I słuchajcie, nie wiem tylko, czy ja sobie tutaj z Wami będę otwierała tę paczkę, czy po prostu, może ja ją otworzę. Co my tu mamy? Otwieramy pierwszy słój, lipowy, ale super, lipowy jest świetny na przeziębienia, a zobaczcie ile będę miała zabawy, nie? No, taki bonus. Polskie pasieki, miód lipowy, lipowy nektarowy. Moja babcia mówiła, że miód lipowy jest najlepszy. No ale ja myślę, że nie do końca miała rację, bo każdy jest najlepszy na co innego. No ale jeśli chodzi o lipowy, to bardzo dziękuję, bo naprawdę lubię ich smaku i za jego działanie. Tutaj mamy kolejny miodek. Tak, jakiś ciemny i to jest wrzosowy. Nigdy nie jadłam miodu wrzosowego. Zobaczcie. Ja Wam zostawię w opisie wszystkie linki, żebyście sobie mogli wejść i zobaczyć. I tu jest jakiś zestaw chyba, bo jest to duże. Tak, chowam to. Tu jest taki zestawik, o, bardzo ładny, zobaczcie, na prezent. I to są miody, miód z cytryną, o wow, i miód z maliną. No tak. Słuchajcie, uważam, że genialny pomysł na prezent, naprawdę. Bardzo ładnie zapakowany. Elegancki, no i w tym okresie najlepszy pomysł, naprawdę. Więc tak, doskonały do deserów, do koktajli, zamiennik słodyczy. Bardzo dziękuję. Na pewno wszystko, absolutnie wszystko się przyda i zjemy z wielką przyjemnością. Kto mnie zna, ten wie, że całą zimę piję herbatę z miodem i cytryną. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I powiem Wam, że jakbym miała sobie posłodzić cukrem, to wolę herbatę z samą cytryną. Nie lubię smaku cukru. W herbacie, w kawie...
Wiecie, nie o to chodzi, że ja cukru nie jem, tak? Bo umówmy się, ja nie jestem jakąś taką panikarą, jeśli chodzi o cukier. Jak coś jest dobre, jak na coś mam ochotę, to nawet cukier mnie nie odstraszy. Ale jeśli produkty są bez cukru, no to tylko na plus. Słuchajcie, pod tym filmem zostawię Wam wszystkie namiary do poczty miodowej. Ale wiecie co? Jeżeli macie ochotę na takie miody albo takie kremy, to będziecie ktoś z Was będzie mógł się delektować za jakiś czas takim zestawem i będzie mógł sobie wybrać dwa takie kremy dowolne. Oczywiście koszty przesyłki będą do tego gratis, no ale to już nie ja będę organizowała, tylko będzie to organizowała poczta miodowa. Myślę, że w październiku będzie taki właśnie konkurs. No i przy okazji dla moich widzów taki prezent, więc myślę, że warto. A co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie zapisać się do newslettera, który dopiero będzie od października działał, więc dlatego dam Wam znać, ale pod tym filmem możecie już pisać komentarze odnośnie Waszych ulubionych miodów. Możecie napisać, czy Wam jakiś miód na przykład pomaga, nie wiem, na uspokojenie, na lepszy sen, czy lubicie miód lipowy, czy bardziej lubicie na przykład gryczany, czy jakiś właśnie taki z dodatkiem owoców. I możecie też napisać, na jaki krem macie największą ochotę. Nie sugerujcie się tym, co ja polecałam, bo wiecie, każdy z nas ma inne smaki, a wszystkie te kremy są po prostu przepyszne i miody też. Miody naprawdę polecam, one są naturalne, one są z polskiej pasieki, więc wiecie, tutaj mamy 100% pewności. To nie jest coś takiego, jak ostatnio kupiłam w Lidlu i właśnie jedna z Was mi napisała, że no tam nie do końca jest fajnie. I wiecie, i czar prysł, po prostu. Słuchajcie, Brunek po prostu tak chodzi za mną. Jak byłam tam, to siedział, to przyszedł tam. Nie, nie wolno, nie, nie wolno. Na łóżko absolutnie. Kamera ci tyłka nie uratuje. Na fotel tym bardziej nie. Słuchajcie, on w tym domu ma takie swoje bardziej wytyczone miejsca. I powiem Wam szczerze, że tam w Mikulicach to tak miał za bardzo popuszczone. No i często siadał właśnie na takich miejscach, no gdzie człowiek siedzi, a to nie jest dobre dla psa. I tak od małego żeśmy mu popuścili, potem już machnęłam ręką, ale tutaj obiecałam sobie, że po prostu, no to jest pies, ja go kocham, ja o niego dbam. On naprawdę ma dobrze, jest naszym członkiem rodziny. Czasem nawet mogę zagalopować się i powiedzieć, że jest moim synem. Ale on musi znać swoje miejsce, dlatego że, no wiecie, on potem, on ma trudny charakter i on potem myśli, że on jest tutaj panem, a niestety tak nie jest. Także tak, a poza tym wiecie, no szkoda tego wszystkiego, bo to tak raz wyskoczy, no poleży, drugi raz wyskoczy, a potem się okazuje, że tu jest plama, tam jest plama, a takie rzeczy przecież dużo kosztują i trzeba naprawdę kupę kasy, żeby coś nowego kupić, typu kanapa, czy nie wiem, czy jakiś tam fotel, nie? Więc bez sensu, żeby pies to niszczył. Powiem Wam, że ja się dzisiaj już dużo lepiej czuję. Ten głos ze mną jeszcze zostanie na trochę. Właśnie dużo piję, wiecie, dużo piję i staram się dużo pić, nawadniać dobrze organizm. Ale wczoraj byłam u lekarza z uchem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku też byłam u lekarza z uchem. Odtykałam sobie ten mój wspaniały korek z ucha. No ja tak mam, że po prostu od jakichś kilku lat, raz na rok, muszę iść i ogarnąć, bo gorzej słyszę i po prostu, wiecie, czuję, że mi się tam zbiera i zawsze tylko w tym jednym uchu. Więc nie było tak źle jeszcze, ale zapisałam się do laryngologa, bo stwierdziłam, że później będzie więcej osób chorych. Wiecie, jak to jest, nie? Idzie teraz taki sezon chorobowy. I trafiłam na takiego pana laryngologa, który był, nie wiem, no tak przyjaznym człowiekiem, tak miłym, tak fajnie nastawionym, takim żartownisiem. W ogóle, słuchajcie, ja aż się tak od niego odsuwałam, bo on się tak do mnie nachylał i ja miałam wrażenie, że on w ogóle mnie podrywa, wiecie, w ogóle zacznę od tego. I powiem szczerze, że jakoś tak się trochę mało komfortowo czułam. Ojejku, nie wiem, ta karta mi się tak szybko zapełnia, wiecie, tak szybko mi się zapełnia, że...
Albo tak dużo filmów nagrywam i tak mi się wydaje. A potem, wiecie jak to jest, nagrywam, a nie kasuję. No i tak, ja aż się tak odsuwałam. On w ogóle mnie wypytywał o różne rzeczy. No i ja mu mówię, że będę u niego pewnie częstą pacjentką, raz na rok na pewno, bo właśnie się tutaj przeprowadziłam i no ja mam taki problem. No i zaczął mnie wypytywać, a skąd jesteśmy, a dlaczego się tutaj przeprowadziliśmy, tak, i wiecie, tam luźne gadki. Więc z tego gabinetu to już ja pierwsza chciałam wyjść, wiecie jak to jest, zazwyczaj to lekarz was już, no dobrze, no, no tyle, nie, na szybko, a ja już brałam to wszystko, co mi dawał i już wychodziłam, a on jeszcze mnie zagadywał, ale szczerze mówiąc z jego takiej profesjonalnej wizyty to średnio jestem zadowolona, wiecie, a jak czytałam opinie na znany lekarz, bo znalazłam tego pana doktora przez znanego lekarza, zobaczyłam 500 opinii, ponad 500, wszyscy tak pieją, cudowny, w ogóle specjalista, jak się bardzo zajmuje. Ja o tym, co mu powiedziałam, oprócz mojego ucha, to poczułam, że tak zostałam bardzo mocno zbyta, jakby wiecie, jakby nie interesowało go to, bardziej interesowały go jakieś takie ploteczki. No dobra, no ale dobra, okej. Przyszłam głównie z uchem, więc wybaczam. I tak bym musiała za tę wizytę zapłacić, tam to było tylko przy okazji. I powiem wam, że on mi mówi, że on, bo ja wiecie, zawsze tym patyczkiem, nie? On nie, on takiego patyczka nie używa, on tylko wodą, nie? Wiecie, ta szczykawa taka. Do dzisiaj mnie ucho boli. Nie no, ja nie mogę. Ja tak nie lubię wody w uchu, a jeszcze to ucho mam takie bardzo wrażliwe, więc powiem wam, że jakoś tak średnio mi się to uśmiechało. No ale nic, zrobiliśmy, czynił swoją powinność, także na rok mam spokój. A muszę wam powiedzieć, że tak się słabo czuję. Wczoraj się słabo czułam, dzisiaj się słabo czuję i zwłaszcza jak tak wiecie, przejdę się kawałek, to od razu się pocę, tracę siły, dzisiaj właśnie jak szłam z tym pudełkiem, to tak ledwo, naprawdę ledwo doszłam do domu i bardzo słaba jestem. Ja tak mam po zwykłym po prostu katarku, wiecie, ja złapię zwykły katarek, chwilkę tam pochrumkam i potem przez tydzień, półtora tygodnia, ja się tak czuję, jakbym miała grypę i wiecie, po grypie tak człowiek do siebie dochodzi, bo więcej leży, jest taki słaby, to ja się tak właśnie, no ja zawsze czuję się po każdej infekcji, tak, także u mnie infekcja to równa się przerąbane, ale wczoraj mnie nie było, bo powiem wam szczerze, no wczoraj miałam kryzys taki, nie był on może nawet związany z moim samopoczuciem, chociaż też, bo wiecie, czasem w życiu jest tak, że na człowieka zwalają się różne problemy. I tak ten człowiek te problemy, no, bierze i wyrzuca, jakoś ogarnia. No ale czasem gdzieś jest taki kres takich rzeczy i wczoraj, to ja wam powiem tak szczerze, to był chyba, ja nie pamiętam, to był jeden z najtrudniejszych, nie chcę powiedzieć najgorszych, ale z najtrudniejszych dni w moim ostatnim, no więcej jak roku, w ostatnich 5 latach. No po prostu powiem wam, że 3, a nawet 4 rzeczy były tak bardzo przeciwko mnie i wszystko po prostu było tak, wiecie, tak trudne, że ja już się poddałam i stwierdziłam, że nie jestem w stanie włączyć kamery i pogadać z wami. Naprawdę byłam w kiepskim stanie psychicznym, plus jeszcze ta choroba, plus różne tam inne rzeczy i powiem wam, że no człowiek ileś tam jest w stanie wytrzymać, wytłumaczyć sobie, ale naprawdę wczoraj miałam fatalny dzień, więc jak dzisiaj mnie pytacie, co tam u mnie słychać, bo dzisiaj dostałam trochę wiadomości, dlaczego mnie nie było, czy coś się stało, bo mnie nie ma. Słuchajcie, no nic się nie stało, no stało się, ale no, wiecie, to tak w życiu jest, że człowiek zawsze dostaje tyle, ile jest w stanie udźwignąć. Ja miałam naprawdę bardzo zły dzień, taki dzień, który ryje psychikę, tak ryje, wiecie, że usiąść i płakać, ale jeden problem mi się rozwiązał, więc dzisiaj, więc dość ważny. Więc trochę mnie to podniosło na duchu. I wiecie jak to jest, bo ktoś czasem ogląda i tak sobie myśli, o, ona się ciągle śmieje, u niej jest fajnie, u niej to jest w ogóle zawsze szczęśliwie, a ja mam swoje problemy. Nie, słuchajcie, tak nie jest, że ktoś, kto się zawsze śmieje, cieszy, przychodzi do was, no taka ja przychodzę do was zawsze, no w większości przychodzę z uśmiechem. Czasem o jakichś tam, wiecie, opowiadam o jakichś sytuacjach, które mnie w życiu spotkały, no to wiadomo, że
robię minę jak srający kot na pustyni, ale prawda jest taka, że nie ma takich ludzi, którzy są zawsze szczęśliwi i wszystko im się cudownie wiedzie. Wiecie, w życiu pojawiają się fajne momenty, fajne rzeczy się dzieją, spełniamy swoje marzenia aktualne, cieszymy się tym, ale to nie znaczy, że jutro, pojutrze czy za tydzień nie wskoczy w nasze życie coś, co mimo tego, że jesteśmy najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie w danym momencie, nie przyćmi tego naszego szczęścia i będziemy musieli się borykać z jakimiś tam trudami tego życia. No tak wygląda życie. Już Wam to nieraz mówiłam, że zawsze jest, jak jest z górki, to potem trzeba się wytoczyć pod tę górkę i tak w kółko, ale wiecie, to jest takie łatwe sobie powiedzieć, ale jeśli nas już coś trudnego dopada, no to czasem po prostu mierząc się z tym, poddajemy się na chwilę. Ja się wczoraj też poddałam, ale to było wczoraj, a dzisiaj jest już o niebo lepiej. Słuchajcie, mam coś, czego na Podkarpaciu szukałam kilka dni. Moja kumpela poleciła mi masło gostyńskie. Mówiła, że jest najlepsze, że jest po prostu najlepsze. No i ja zapragnęłam tego masła. Zaczęłam szukać, tu nie ma, tam nie ma, no nigdzie nie ma masła gostyńskiego. Później ostatecznie znalazłam chyba w Oshou. A teraz masło gostyńskie 82%, nie, 83, bo zwykle te wszystkie masła mają 82, a tu jest 1% więcej i ono jest w zasięgu mojej ręki. Na moim osiedlu można kupić takie masło. Także dzisiaj będzie takie pyszne masło na kanapce, a kanapka będzie z konserwą tyrolską, taką. Taką dostałam chętkę na tyrolską i mam nadzieję, że ona będzie dobra, bo jak wiecie, jak macie na coś ochotę, kupicie i potem się okazuje, że to jednak nie jest to, albo no nie wiem, jedna konserwa drugiej konserwie równa nie jest, więc wzięłam taką małą, żeby zjeść. Pewnie ją całą zjem, ale mam jeszcze jedną, tylko już nie jest tyrolska, tylko jakaś tam. Więc tak, słuchajcie, chleb z masłem, z dobrym masłem, z konserwą tyrolską, z ogórkiem kiszonym z Podkarpacia. I może jeszcze jakiś pomidorek do tego, chociaż zobaczymy. No, także będzie prawdziwa uczta, prawdziwa uczta. Miała być jeszcze większa, bo miał być dzisiaj sernik, ale mam produkty, ale zabrakło mi chęci, więc upiekę go może jutro i może jutro jeszcze dokupię malinki i tak powtykam. Dzisiaj jak szłam z Brunkiem i z tymi miodzikami, to stała taka pani, miała borówki, maliny, jakieś kwiatuszki, ale ja już nie miałam ręki, żeby u niej cokolwiek kupić, więc wiecie, nie kupiłam. A jak szczerze mówiąc, jak mam kupić maliny w Lidlu, a mam dać zarobić takiej pani, to zdecydowanie wolę dać zarobić jej. Także tak, dziewczyny i chłopaki, za oknem jest paskudna, znaczy nie wiem jak teraz, bo 5 minut temu była paskudna pogoda, naszły czarne chmury, ale takie czarne, czarne i wiatr zaczął bardzo mocno wiać i nie wiem czy już nie pada, a ja mam pranie na balkonie, więc idę. Ściągnę pranie, bo jak mi znowu zmoknie, to się wkurzę, aż na pewno przeschło. Jestem taka głodna, że po prostu, słuchajcie, aż mi brzuchu burczy, więc robię kolację, pędzimy na spacer, mam nadzieję, że nie w jakimś deszczu i wichurze. A potem nie robię nic. A nie, potem składam film. No, a potem już nic nie robię. Trzymajcie się ciepło, cieszę się, że jesteście. Pa, pa.